Dobiega końca czas, w którym właściciel znalezionej 2 lata temu dużej sumy pieniędzy może zgłosić się do katowickiego Biura Rzeczy Znalezionych. Dokładnie 42 900 zł, 4 000 euro i 300 dolarów czeka w depozycie. W innym przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pieniądze trafią do uczciwego znalazcy. Jak poinformowali przedstawiciele urzędu, potencjalnych właścicieli gotówki zgłosiło się wielu. Jesteśmy na etapie weryfikacji tego, jak wyglądają te zgłoszenia, czy rzeczywiście jest szansa na to, że któreś z tych zgłoszeń jest prawdziwe. Dodatkowo także do Urzędu Miasta wpłynęła pewna dokumentacja, ją też musimy zweryfikować, aby sprawdzić, jak cała sytuacja mogła wyglądać. I w zależności od tego, jaki będzie wynik tego postępowania, no to w ten sposób sprawa zostanie rozwiązana. Analiza dokumentacji może potrwać nawet kilka miesięcy, jeśli jednak w jej wyniku nie zostanie wyłoniony właściciel, to znalazca szczęśliwiec wzbogaci się o ponad 62 tysiące złotych. Tu warto podkreślić, że waluty zostały przeliczone zgodnie z kursem obowiązującym w 2021 roku i przechowywane są w depozycie urzędu. Gdyby okazało się, że ten, kto uczciwie oddał znalezione 2 lata temu pieniądze, nie zgłosił się po nie, trafią do Skarbu Państwa.